Dzień dobry, jesteśmy w tej chwili w siedzibie Caritasu w Białej Podlaskiej. Pakujemy paczki z inicjatywy prezydenta miasta pana Michała Litwiniuka wspólnie z Caritasem Bialskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wolontariuszami, którzy tutaj dzisiaj przybyli, wsparciem służb miejskich, bo Straż Miejska jest w to zaangażowana, także niektóre szkoły. Wojska Obrony Terytorialnej. Organizujemy paczki dla seniorów najbardziej potrzebujących w naszym mieście. Akcja Śniadanie Wielkanocne pod hasłem Łączy nas Biała Podlaska. Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Dostęp do żywności, do sklepów, szczególnie dla samotnych seniorów, jest bardzo ograniczony i stąd dzisiaj jesteśmy w trakcie pakowania tych paczek, a za chwilę te paczki wolontariusze, tutaj w imieniu pana prezydenta chciałbym serdecznie podziękować wolontariuszom, bo to na was spoczywa ten największy wysiłek, odpowiedzialność i nazwę to poświęcenie, żeby dzisiaj te paczki dotarły do tych najbardziej potrzebujących. Na paczkę składa się typowe świąteczne śniadanie wielkanocne. Żurek, tutaj pani dyrektor wspólnie z wolontariuszami pakuje w tej chwili. Jajko wielkanocne, widzę, że w sosie wiosennym. Pasztet upieczony tutaj w Caritasie. Kiełbasa, chrzan, kurczak pieczony, chleb, czyli ta podstawowa żywność, także coś słodkiego, wafelek, czekolada i oczywiście nasz tradycyjny polski baranek świąteczny. Do ilu mieszkańców, ile paczek mamy? W tej chwili jest przyszykowanych 140 paczek i te paczki za chwilę pojadą do naszych bialskich seniorów najbardziej potrzebujących. Także dołączyliśmy życzenia pana prezydenta na ten szczególny okres świąteczny, gdzie nie zawsze w tym okresie, w tym roku możemy spotkać się z najbliższymi. Ta akcja mogłaby się tylko odbyć przy dużej współpracy i Urzędu Miasta Biała Podlaska, i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także Caritas tutaj w Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej, Caritas Diecezji Siedleckiej. Przede wszystkim to te osoby nie zapominają o tych najuboższych, bo te święta to jest trudny czas dla wszystkich, natomiast wyjątkowo jest czas trudny dla osób starszych, po 80 roku życia, które boją się wychodzić, dlatego i dla tych najuboższych, i dla seniorów przygotowaliśmy dzisiaj bialskie śniadanie świąteczne. Ile w sumie jest paczek? 140 będzie na terenie samego miasta Biała Podlaska, reszta idzie w powiat. Jakie biorą tutaj udział jednostki bądź instytucje? Oj, chyba udało nam się zaangażować jak najwięcej. Mamy i środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ale także spółki miejskie, Straż Miejską, wojsko. Nieodzowne naprawdę tutaj w naszej pomocy. Warto wspomnieć o IKEA. Tak, tutaj dzięki wielkiemu wsparciu z Warszawy IKEA przygotowała dla naszych samotnych seniorów wspaniałą paczkę świąteczną. Oprócz tutaj szwedzkich smakołyków znajduje się i żurek, i owoce. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że mimo, że tutaj nie mają swojego sklepu, nie zapomnieli o tych najbardziej najuboższych i tych najbardziej narażonych na koronawirusa.